Szanowny Panie Dyrektor, witam całe grono pedagogiczne, wszystkich pracowników i Was, drogie dzieci, w tym szczególnym dniu. O naszym przedszkolu można by mówić dużo i wiele. Na przestrzeni lat zmieniło swoje oblicze, strukturę. W istocie jednak pozostało takie samo. Jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia. To nasz drugi dom. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam tylko o tym, że w naszym przedszkolu najważniejsze zawsze było dziecko, duszą przedszkola nauczyciel, a dumą jej absolwenci. Jako że w tym roku będziemy obchodzić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a dziś świętujemy 25-lecie naszego przedszkola Promyk oraz Dzień Edukacji Narodowej, rozpoczniemy odśpiewaniem hymnu Polski. Zapraszamy teraz do wspólnego zaśpiewania naszego hymnu Przedszkola Promyk. Serdecznie witam Was w Promyku, ten piękny słoneczny dzień, bo jakby mogło być, że Promyk, taka słoneczna nazwa i bez słońca. Więc cieszę się bardzo, że dzisiaj naszą uroczystość tak pięknie oświetla słoneczko i Wasze buzie uśmiechnięte, kolorowe. Bardzo się cieszę, witam Was bardzo serdecznie, witam wszystkich pracowników, nauczycieli, pracowników administracji, obsługi w tym naszym pięknym, szczególnym dniu. Dzieciom życzę dzisiaj wspaniałej zabawy, jak to na urodzinach. Życzę, żeby Promyk był miejscem, gdzie odkrywacie, poznajecie świat, nie tylko wy, ale i następne pokolenia, które będą tutaj przychodzić do nas, z nami się bawić, żebyście tutaj świetnie spędzali czas, świetnie się bawili, świetnie się rozwijali.